Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry. Od wczoraj można składać wnioski o kartę opolskiej rodziny. Ta karta będzie działała przez kolejne 10 lat i to jest o tyle ważne, że jeżeli ktoś do tej pory miał kartę, to ta obecna traci ważność. Trzeba wniosek jeszcze raz złożyć. Na koniec grudnia. Tak, ta karta obecna traci ważność, stąd oczywiście tutaj prośba, żeby składać takie wnioski, aczkolwiek myślę sobie, że można też doszukać się sporo pozytywów w samym procesie składania tych wniosków z tego tytułu, że tutaj pomocną dłoń wyciągnął Miejskie Centrum Świadczeń. Tam można pobrać wnioski, zresztą nie tylko i wyłącznie, bo i w Wydziale Zdrowia i Rozwoju Społecznego przy ulicy Budowlanych i także w punkcie obsługi obywatela w ratuszu takie wnioski są do pobrania, natomiast składamy w Miejskim Centrum Świadczeń przy ulicy Ozimskiej, to ten taki wysoki budynek. No i 30 dni tak de facto zgodnie z regulaminem jest na to, żeby taką kartę wydać, natomiast mi się wydaje, że na tę chwilę te 30 dni, że to będzie krócej. Ale jeżeli ktoś pod koniec grudnia złoży taki wniosek, no to w styczniu być może nie skorzysta z tych wszystkich zniżek, bo stara karta nie będzie działała, a nowej jeszcze nie będzie. Dlatego jest teraz jeszcze czas na to, żeby faktycznie taki wniosek złożyć, natomiast faktycznie może dojść do takiej sytuacji. A dlaczego dopiero teraz rozpoczyna się wydawanie tych nowych kart, bo o to, żeby program Opolskiej Rodziny był przedłużony na kolejne lata, już w czasie kampanii wyborczej mówiło Stowarzyszenie Razem dla Opola. I prezydent miasta Opola również jeszcze w okresie wakacyjnym, czy nawet wcześniej podjął pracę nad tym, żeby przygotować nową uchwałę i analizowaliśmy, jak ewentualnie tutaj przygotować te wszystkie, jakby to nazwać, zniżki czy inne preferencje. Taka uchwała została przygotowana po wakacjach, zaczęliśmy to procedować, natomiast z tego jak dobrze pamiętam, to na Radzie Miasta padła taka propozycja, żeby faktycznie jakby sprawę zakończyć już po wyborach. Ale to powoduje, że będzie taki pusty okres, dla niektórych karty nie będzie. Nie będą działały przez te być może parę tygodni w styczniu. Od wczoraj składamy, liczę na to, że dużo tych wniosków faktycznie zostanie w grudniu złożonych i mieszkańcy będą mogli korzystać z naszych obiektów. A w tej propozycji Razem dla Opola, co było nie tak, że uchwała przez nich przygotowana została wycofana z obrad Rady Miasta? Nie tyle ona była wycofana. To tak jak już wspomniałem, to była propozycja taka, żeby po prostu tą sprawą zająć się już po wyborach, więc ciężko mi się odnosić do ich propozycji w sposób negatywny. Natomiast jak najbardziej będę wypowiadał się na temat propozycji miasta odnośnie Karty Opolska Rodzina, że te wszystkie preferencje dla osób, które mogą z tych preferencji skorzystać i z tych zniżek, są jak najbardziej dobre. Nie wiem, czy teraz jest możliwość o tym, żeby powiedzieć, to są osoby do 18 roku życia. Wprowadzone zostały również zniżki dla osób niepełnosprawnych. I to jest nowość. To jest nowość, nie było. Tak jak najbardziej. Ale i tutaj mówimy o Polskiej Karcie Rodziny. Dla osób niepełnosprawnych też do pewnego wieku. Czy dla wszystkich? W zależności od stopnia niepełnosprawności. Jeżeli chodzi o stopień umiarkowany i lekki, to jest wiek od 16 do 25 roku życia, natomiast jeżeli jest stopień niepełnosprawności znaczny, no to tutaj już nie ma żadnych ograniczeń i dodatkowo jeszcze osoba opiekująca się taką osobą niepełnosprawną również z tych zniżek będzie mogła skorzystać. A jeżeli chodzi o kartę Opolski Senior? To tutaj jest ta różnica, że został obniżony próg dla kobiet od 60 roku życia. A dla mężczyzn? Od 65. 65 roku życia. Czy są jeszcze jakieś zmiany w funkcjonowaniu tych dwóch kart, o których należy pamiętać? Czy to, co pan powiedział, to są jedyne zmiany? Zmiana na pewno taka pozytywna jest taka, że nie będzie trzeba co roku odnawiać tej karty. Karta zostaje wydana na 10 lat. Taki jest okres ważności. Taka data zostanie zresztą umieszczona na karcie, więc na pewno jest to, no ja to postrzegam w kategoriach takich pozytywnych. A wcześniej te karty trzeba było przedłużać, no bo tak. Urzędnicy mówili, że dziecko w międzyczasie może osiągnąć pełnoletność i wtedy już z karty nie będzie mogło korzystać. Ale w tym przypadku, żeby skorzystać z karty, no trzeba
jakby też przedstawić, można być poproszonym o to, żeby przedstawić dowód tożsamości, ewentualnie legitymację. Legitymację szkolną na tej podstawie, więc kartę nie trzeba będzie przedłużać. Czy wszystkie podmioty, które w obecnie funkcjonującej karcie Opolska Rodzina funkcjonowały, będą też dalej w tej nowej karcie działały? Czyli te wszystkie zniżki, które do tej pory były, zostaną zachowane? Czy ktoś się wycofał na przykład z programu? Mówimy tutaj o zniżkach, jeżeli chodzi o obiekty użyteczności publicznej, to jak najbardziej. Te wszystkie, które były w dalszym ciągu w tym wachlarzu, tych możliwości jak najbardziej są. Natomiast warto wspomnieć też o partnerach zewnętrznych. O przedsiębiorcach. To były na przykład zniżki u fryzjerów, w kawiarniach. Dokładnie. I w tym przypadku również jakby to porozumienie, które zostało spisane z tymi partnerami, ono wygaśnie na koniec roku. Więc na obecną chwilę już od jakiegoś czasu prowadzone są rozmowy z tymi właśnie chociażby partnerami, czy też nowymi, żeby taką współpracę zawiązać na nowo. Czyli pewnie pod koniec roku okaże się, kto z prywatnych przedsiębiorców oferuje zniżki w ramach Karty Opolska Rodzina i Opolski Senior. Drugim tematem, o którym chciałam z panem porozmawiać, są oczyszczacze w opolskich żłobkach. Te, z tego co wiem, już do tych żłobków trafiają, ale na razie do 5 żłobków. Bo to jest pilotaż. Dlaczego dopiero na razie do 5 żłobków? Mówimy o żłobkach, które wchodzą jakby, to są żłobki publiczne, tak? I do tych wszystkich 5 żłobków takie oczyszczacze już trafiły. One w grudniu będą montowane, od 6 trwają w 2 z tych żłobków testy do 20 grudnia. I takich oczyszczaczy miasto zakupiło na obecną chwilę 67. One muszą być zamontowane w wszystkich tych pomieszczeniach, gdzie znajdują się dzieci, bo takie też jest ich przeznaczenie. Jak sama nazwa wskazuje, oczyszczacz oczyszcza powietrze. Z czego? Z cząstek stałych, bardzo malutkich, bo to są bakterie, wirusy, pleśnie, roztocza, różnego rodzaju pyłki, a nawet smog. No właśnie, bo do tej pory mówiło się o tych oczyszczaczach powietrza tylko w kontekście smogu, ale nie tylko smog zostaje z powietrza wyciągnięty, tylko też bakterie, wirusy, tak? Jak najbardziej, czyli po prostu te cząstki, które w jakiś tam sposób decydują o tym, czy nasze dziecko jest zdrowe, czy też nie. To, jak pamiętam, były prowadzone rozmowy ze Stowarzyszeniem Opolskie Mamy, które posiadały taką argumentację, która spowodowała, że miasto zdecydowało się, żeby taki wniosek na Radę Miasta złożyć i te pieniądze przez Radę Miasta zostały przyznane. W mojej ocenie to jest taki duży ukłon w stronę przede wszystkim mam, które po długim okresie nieobecności w pracy wracają, dziecko posyłają do żłobka i często jest tak, i następnego dnia przenoszą zwolnienie opiekuńcze. A tutaj to prawdopodobieństwo, że dziecko będzie zdrowe, na pewno wzrasta. Przypominam, że naszym gościem jest wiceprezydent Opola Przemysław Zych, a na drugą część rozmowy zapraszam na naszą drugą antenę, której można słuchać za pośrednictwem internetu, a także odbiorników z technologią cyfrową DAB+. Te oczyszczacze powietrza, jak pan powiedział, niwelują także bakterie, wirusy, ale jak to wpływa na odporność dziecka? Bo to czas żłobkowy jest takim czasem, kiedy ta odporność jest nabywana właśnie przez kontakt z bakteriami, wirusami. W mojej ocenie, żeby tutaj zaspokoić pani ciekawość, powinien wypowiedzieć lekarz, pediatra, który oceniłby jakby powiązanie. Ja się odniosę jakby do tej argumentacji Stowarzyszenia Opolskich Mam. To jakby to środowisko, czyli osoby, które dziecko mają przy sobie najbliżej, oceniły przydatność tego urządzenia i wskazały na jego pozytywne aspekty. Więc nie chciałbym jakby tutaj polemizować w tej kwestii z tego tytułu, że nie jestem tutaj autorytetem w tej sprawie. Mogę jakby tylko i wyłącznie potwierdzić, że jest to urządzenie o skuteczności bardzo, bardzo wysokiej, bo on eliminuje z powietrza 99,97% różnych właśnie tych takich cząstek stałych o wielkości, jak już powiedziałem, bardzo, bardzo malutkie, tam nawet chyba 0,3 mikrona, więc wyłapują z powietrza, jak już wspomnieliśmy, i bakterie, i wirusy, i pleśń, i roztocza, czyli to wszystko, co w powietrzu jest, a tego nie widać. Czy te urządzenia będą w jakiś sposób potem sprawdzane, ich skuteczność? Jak to będzie badane?
do 20 grudnia w dwóch żłobkach. Na pewno jednym z tych żłobków jest żłobek przy ulicy Warlickiego. Jeszcze w jednym, akurat teraz nie pamiętam dokładnie w którym, prowadzone są takie badania. Badania będą realizowane do 20 grudnia przez okres dwóch tygodni, bo one trwają już od 6. I mamy ocenić jakby skuteczność tych faktycznie oczyszczaczy. Będzie polegało to na tym, że będzie się badać jakby stężenie, tak, powietrza przy włączonym oczyszczaczu, przy wyłączonym i w odległości 10 metrów od budynku żłobka. Taka analiza ma wskazać faktycznie na skuteczność i na zasadność dalszego jakby pozyskiwania i montowania takich oczyszczaczy w obiektach czy w przedszkolach, no po prostu w obiektach użyteczności publicznej. To będzie specjalna firma badała, czy kto to będzie badał? Powiem szczerze, że akurat nie jestem w stanie jakby precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, kto akurat będzie robił te badania. Wydaje mi się, że to jest na pewno w porozumieniu z usługodawcą. A co jeżeli się okaże, że te oczyszczacze nie działają faktycznie tak dobrze, że to powietrze nie jest takie czyste, jak miało być po tych badaniach? Będą zdemontowane? To jest taki program troszeczkę pilotażowy, bo miasto na ten moment, oczywiście jakby zapotrzebowanie było zdecydowanie większe. Mówiono o tym, żeby takie oczyszczacze zamontować i w przedszkolach, i być może również w szkołach, i pewnie jeszcze kilka innych pomysłów by się znalazło. Zdecydowaliśmy się na to, żeby w pierwszej kolejności zamontować to w żłobkach, czyli w tych miejscach, w mojej ocenie, gdzie faktycznie dzieci są najbardziej narażone na działanie tych bakterii i wirusów, z tego tytułu, że ich odporność jest najmniejsza. Takich oczyszczaczy zakupiono na ten moment 67, żeby wyposażyć wszystkich 5 żłobków publicznych. Nie chcieliśmy różnicować, że w jednym żłobku będzie, w innym nie będzie, więc prezydent zdecydował się, że zostanie zakupionych 67 urządzeń i one są montowane, czy już są zamontowane. Dodatkowo oprócz tego montażu zostały w każdym żłobku przeszkolone co najmniej 2 osoby, które potrafią obsługiwać to urządzenie. Warto jeszcze by było wspomnieć też o tym, że od dłuższego czasu też były prowadzone rozmowy z tego tytułu, że staraliśmy się dobrać takie urządzenie, które no, w żaden sposób nie będzie negatywnie oddziaływać na dzieci, ani na osoby, które w żłobku będą się znajdować. Chodzi również o jakby emisję hałasu. Mhm. Tak? I w tym przypadku mamy jakby taką wiedzę, że faktycznie otrzymaliśmy te urządzenia bardzo, bardzo wysokiej jakości. Nawet ja słyszałem, że one są lepsze od tych, które są gdzieś montowane w innych miastach w Polsce i to na pewno bardzo cieszy. Natomiast w budżecie są zarezerwowane środki dodatkowe na to, żeby w przyszłym roku ewentualnie takie oczyszczacze zakupić do przedszkoli, ale no, decyzja... A ile to jest pieniędzy? Bo jeżeli w 5 żłobkach mamy 60 kilka takich urządzeń, to we wszystkich przedszkolach, do wszystkich przedszkoli, ile trzeba by takich maszyn na kupić? Na ten moment w budżecie jest zarezerwowanych 250 tysięcy, natomiast ile urządzeń? Trudno mi powiedzieć w tym przypadku. Bo to zależy od tego, ile pomieszczeń jest Myślę, że tak. W przedszkolach i jakie duże są, bo zakładam, że takie urządzenia działają na pewnym metrażu. Dokładnie, jak najbardziej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Państwa i moim gościem był wiceprezydent Opola Przemysław Zych. Bardzo dziękuję. W cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole.